Wyjątkowy dźwięk i wyjątkowy instrument. Skoro myślimy o farze i o muzyce, to skojarzenie może być tylko jedno – organy Ladegasta. No jest to jedyny taki zachowany w takim stanie instrument właśnie Ladegasta w naszym kraju. Piękne jego brzmienia sprawia, że granie tutaj na mszy czy koncertu jest czystą przyjemnością. Pan Mateusz Janus wie, o czym mówi, ponieważ jest jednym z organistów, którzy na co dzień zasiadają przed tym wyjątkowym instrumentem. Jak wspomina, długo czekał na moment, w którym zagra na XIX-wiecznych organach. Kiedy zaczynałem się uczyć grać, zawsze marzyłem, żeby zasiąść przed tymi organami. No, tak się zdarzyło, że pierwszy mój koncert tutaj odbywał się zimą, kiedy w kościele było niewyobrażalnie zimno. Organy też nie były w najlepszej kondycji, ale jednak pamiętam te godziny prób już w późnej nocy, kiedy już w kościele było zupełnie ciemno. Frajda niesamowita, naprawdę. Podobną frajdą była możliwość wejścia do wnętrza organów. Instrument posiada 43 głosy rozdzielone pomiędzy 4 sekcje. W sumie organy składają się z 2579 piszczałek. Warto jednak wiedzieć, że zanim w farze pojawił się instrument Friedricha Ladegasta, w tym miejscu stały zupełnie inne organy. W XIX wieku jeszcze stał tutaj bardzo mały instrument, który no nie spełniał w ogóle tutaj żadnej roli takiej liturgicznej i koncertowej, ponieważ był za mały na to wnętrze. W 1872 roku zlecono właśnie wybudowanie tutaj większych organów w firmie z Niemiec. To wybrano 3 firmy do przetargu. Między innymi Ladegasta, Sauera i jedną, której nie przypomnę sobie teraz. Przetarg wygrał właśnie Fryderyk Ladegast z Weissenfels i on w przeciągu właśnie od 72 do 1876 roku wybudował te organy właśnie tutaj. XIX-wieczne organy mają znakomite brzmienie, o czym mogli się przekonać ci, którzy przy okazji festynu Warkocz Magdaleny mogli na instrumencie zagrać choć kilka taktów. Nasuwa się jedno jakże ważne pytanie. Czy poznańskie organy Ladegasta są najlepszym tego typu instrumentem w kraju i czy swym brzmieniem wyprzedzają słynny instrument z gdańskiej Oliwy? Ja uważam, że nasze organy są lepsze, ponieważ jest to w 100% zachowany instrument. Organy oliwskie są wynikiem wielu przeróbek już dziejowych, dlatego właściwie oryginalnej materii tych barokowych, zabytkowych organów jest tam już stosunkowo niewiele.